ciekawe, gdzie tędy dojadę. W lewo czy w prawo? Już dojadę do jakiegoś asfaltu. Asfalt właśnie znalazłem. W jedną i w drugą jest fajnie. Ale dróżka. Stan bycia w podróży, piękne. No najlepiej jak się nie wie jeszcze gdzie się jest. Co za miejsca. Dla mnie zupełnie obce. A dla ludzi tu mieszkających takie normalne. A tu jest coś takie zalesione, zadrzewione. Ej, tu też są ruiny pałacu. Przez przypadek trafiłem znowu na jakieś ruiny. Muszę to objechać i zobaczyć jak się tam dostać. Chyba się objechać nie da. Ale może da się wjechać. Chyba się da. Krowy. Kolejny jakiś opuszczony budynek. Jakiś opuszczony teren. Siema. Co tak się patrzycie? No żryjcie sobie tą trawę. Żeby zobaczyć co to jest. Artykuły spożywcze. Sklep. Opuszczony sklep. Dobre. Strych. I śmieciowisko. Jak zwykle, jak wszędzie. W takich miejscach. Siema buźki. Ale tam w tych krzorach jest jeszcze coś. Chyba. Nie przyszedłem po ciebie. Zostań. Ty też. Siema. Nara. Jakieś mury są tutaj. Jakaś droga. Następne dziwne miejsce, jakieś przyczepy. No to chyba ktoś mieszka, bez kitu. Myślałem, że to opuszczone, a tam jakieś skarpetki na płocie wiszą gołębie. I nowy numer. Ciekawe to w ogóle, gdzie ja dojadę. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. I to jest fajne. Właśnie. Może jeszcze na coś natrafię ciekawego, opuszczonego. I teraz się okaże, że gdzieś w Łodzi wyjadę. No, grabów 5. No to ciekawe. Jadę dalej. Spodziewałem się gdzieś Kłodawy. W niedalekiej odległości. Ale jak widać nie. Troszkę się pomyliłem. Sprawdzam mapę, to wydaje mi się, że wszędzie byłem. Ale jak jadę na ślepo i wjeżdżam w jakieś drogi, to są odcinki naprawdę spore. Nie byłem tu. Jak się okazuje, piaski. Półtora. Nie jadę w piaski. Wyszew. Na horyzoncie nic znajomego. Nazwy miejscowości mi nic nie mówią. Świnice Warckie? Jak? Ale że jak? To ten kierunek? To jest miejsce, które już dobrze znacie z filmu któregoś mojego, ale jeszcze motocyklem w nim nie byłem.
dobra, jadę dalej. Kuszę los trochę. W takim miejscu mogę przebić koło. Zamierzam objechać dookoła. Ten piec. Zatka chyba też nie wiem, czy nie zabiję. Bye bye Cegielnia. Jadę na Świnicę. To jest jakiś dworek, pałac. Tu byłem kiedyś z Renią. Ale ludzie mieszkają, ja pierdolę. Tylko wodę chlać. Co zresztą czynili. Bloksy jakieś. Czy coś w tym stylu. O, kolejny jakiś pałac. Co to jest? To wygląda jak zamieszkałe. Fajna dróżka, kolejna. Nie wiadomo dokąd prowadzi. Przynajmniej ja nie wiem dokąd prowadzi. Nie wiem czy to kiedykolwiek byłem. Las mi nic nie mówi. Asfalt też. Mapa wyłączona. I jest fajnie. Szkoda, że Renia nie mogła dzisiaj ze mną pojeździć. Wersalka była na przystanku? Tutaj też będzie opuszczony pałacyk jakiś, w którym już byłem chyba za 3 razy, więc nawet nie będę się zatrzymywał. Chcecie zobaczyć, musicie się cofnąć w filmach trochę. Bo bardziej zarosło tylko. Nie. Nic się nie zmieniło. Ciekawe, czy gdziekolwiek tędy dojadę. Jakaś droga serwisowa jest? Czy nie ma? Jest. Prawie jak autostradą. Z tym, że za darmo. I parkingów nie ma. O. Autostrada się skończyła. No, asfalt. Tam jest wspólna droga znowu. I dobrze.
wiatraka koźlaka. Idealne miejsce na fajeczkę. Wiatrak. Chyba koźlak. Nie znam się na tym. Właściwie to, co po nim zostało. Wiecie, co jest fajnego w tym robieniu zdjęć i filmów? Plus oczywiście dzielenia się nimi z wami. To jest to, że kiedyś to zniknie. Zawali się, skłonie, ktoś to rozbierze i weźmie na opał, cokolwiek. I tego już nie będzie, nawet prawdopodobnie nie będzie śladu, bo tu nie wiem, czy jakieś tam fundamenty betonowe pod to, raczej nie. A ja będę miał to nadal na zdjęciach i na filmie. Dlaczego mam takie buty? Taktyczne. Dlatego właśnie. Przejeżdżę w takie miejsca. Kolejna rzecz, kolejne miejsce dzisiejszej wycieczki. Ja. No cóż, trochę pobłądziłem, jadę. Kurwa moje pole. Kurwa moje pole. Koniec. To 21 km. Wczoraj było 250. 121,600. 38,700 całkowitego przebiegu. Biederko ma. Na razie.